ale tam mało pobudzić. W tej chwili badasz roślinność, rozumiem, tak? Zbieram, tak, tu widać tą podwodną, co wygląda jak zboże, to Listeria. Nużaniec, Walisneria spiralis, nużaniec, roślina zawleczona prawdopodobnie, ona w akwariach hodowana i ktoś wyrzucił do jeziora z akwarium. No właśnie, taka typowa trawka, prawda? Tak, no i ona w tym sposobem potrzebuje ciepłej wody i ona się tutaj po tym systemie całym konińskim rozniosła. Tej Walisnerii akurat w tym jeziorze jest zdecydowanie mniej, natomiast na innych jeziorach, na które pojedziemy, to bardzo dużą powierzchnię zajmuje. Zaraz ją pokażę. Widzimy grążel, prawda? Grążel żółty, tak. I Walisneria ciągnie się. No i ciągnie się ładnie. Normalnie można zrywać do akwarium. Można zrywać. Zaraz ją pokażę. Co jeszcze wziąłeś za roślinki? Wziąłem jeszcze wywłócznik, tak? To był wywłócznik jeszcze. I tu widzimy... I wywłócznik. O, właśnie. Zobaczcie. To był wywłócznik. A teraz wam pokażę akwariówkę. O, tu może lepiej. Grążel widzimy. Widzimy też bardzo popularne gatunki. Jednego, drugiego, trzeciego. A tu zobaczcie, jak potężnie. Na Walisnerii. Ale generalnie... Czyli co, jak jest obca roślina, to obcy organizm się może pojawić? W sensie taki obcy naszej inne formy niż są standardowe, tak? Wrotek? Może tak być. Nie wiem, czy to z tego związane było... Może w innych siedliskach nie były one badane, te wrotki. Tak? Aha, wrotki. A Walisneria występuje tylko tutaj, w tych jeziorach. I z punktu widzenia ryb to nie jest najlepsze środowisko. Lepiej byłoby, gdyby były te rośliny naturalne, które są bardziej zróżnicowane. Zobacz, jak tu jest jednorodne. Gęsto. Tu jest bardzo gęsto. Ja to badałem w Walisneri. To jest tak, to mamy mały płacik, tak? Ale jeżeli są ogromne płaty, to występuje sama Walisneria. To tam jest większy taki właśnie. To ona sama występuje i w dodatku bardzo mocno wpływa na środowisko. W dzień tu jest przesycenie. Tutaj może być 300% nasycenia tlenem. To dla ryb już jest niebezpieczne. Przy dnie, przy zimno, ciemno, woda jest, to jest, czasami to jest różnica 20 stopni Celsjusza. O ja! Na głębokości 1 metra. Na powierzchni woda się nagrzeje do 30 paru stopni, bo jest mała wymiana, tak? Na innych jeziorach zobaczysz, jak to wygląda. A tam u dołu jest zimno. To sprawdzimy empirycznie, jak będziemy nad którymś jeziorze, gdzie jest taki płat, to zmierzymy przy powierzchni samej, jaka jest temperatura i zmierzymy, jaka jest temperatura przy samym dnie. To na pewno będzie spora różnica. Wydawałoby się, że roślina, że dobro, nie? Ale to jest, wiesz, specyficzna roślina, która rośnie gęsto bardzo jest. W ogromnym zagęszczeniu, tak. Ryby korzystają z tego jako kryjówka, tak? Ale te naturalne rośliny są dużo bardziej korzystniejsze, tak? No bo jak tu na tej głębokości mamy, to powiedzmy sobie, że jeszcze nie stanowi aż takiego zagrożenia, w sensie nie będzie takich różnic temperatur, prawda? Ale już jak na metrze głębokości, to już będą duże różnice. Tak, tak. Wiesz, przesycenie tlenem, bardzo duża biomasa, która po czasie, ona obumiera. Ona jednak jesienią obumiera. Są całe zwałowiska tutaj tego. To gdyby było usuwane, to byłoby z roślinami usunięty trochę fosfor. A tak, to się rozkłada, więc... Zabiera tlen. No, generalnie niekorzystnie to tu występuje. Tutaj też występują małże chińskie, te synodonty, szczerzuje chińskie, takie wielkie. Mamy, tu jest naprawdę ogromna ilość obcych gatunków, to się bierze stąd, że to jest woda podgrzewana, tak? Czebatek amurski, który jest teraz najliczniejszą rybą w litoralu, która tu się rozradza od kwietnia aż do września, tak? O ja. Okropne tarło porcyjne, który tu zrobiliśmy badania, jak on się rozwinął, to zmienił swoją strategię życiową. Najpierw miał strategię taką, że
szybko dojrzewać, produkować dużo ikry, żeby opanować środowisko, a jak opanował środowisko, to już dojrzewa o rok później, już ma większe jajka, larwy rosną, lęgną się większe, co sprawia, że on środowisko, które opanował, nie musi zasiedlać w takich dużych ilościach, tak? Proszę. Jakbym miał akwarium, to bym brwał. My mamy biznes akwariowy, można tutaj szczepki zbierać i sprzedawać. O. 3 metry, 3 butelki w miejscu zarośnięte. O, jak się pięknie. Jak wracam z warty z butelkami i potem wyciągam łódkę i czasami jest na brzegu policja, tak się patrzy, nie? Po 6 prowadzi motorówkę. No i dobra, mamy wszystko. Jezioro Ślesińskie, a teraz udajemy się na jezioro Licheńskie. Ichtiolodzy z Instytutu z profesorem, z doktorem jadą przede mną. No i jedziemy na następne jezioro badać. A, przepraszam. Oj, no dalej. Bardzo dużo jezior. Bardzo ciekawe ekosystemy i badania, które będziemy przeprowadzać. Jedziemy teraz w okolice tutaj tych jezior. A byliśmy tu. Kierownica. Trudno jechać przez Licheń i nie zauważyć katedry.
I woda z kanału tu idzie trochę ciepła, ale ona generalnie zakręca. I tam, gdzie jest las, tam było miejsce, tam zawsze łowili amury i tam zawsze jest, tam już w kwietniu była walizneria sięgająca do powierzchni, tam była woda, wiesz, po 20 parę stopni miała, tak, w połowie kwietnia. O ja. I tam po prostu było no mega dużo. Zróżnicowanie też ryb, tarliska były w różnych miejscach, w różny sposób użytkowane, tak. Tam na wygodzie jeszcze było zimno i naturalna w miarę termika. Tam się nic nie działo, a tu już było przetarło w pełni. Zobacz, jaka połać, to mała. Kuba, nam tylko zmierzyłeś temperaturę. Jak było tarło późno, to ryby nie przeżywały zimy, tak? Te małe, wyręk. Tak. Na rybek już. Tak. Tutaj też my stwierdziliśmy... Pan Andrzej mówi, że się karp tu naturalnie rozradzał. My tutaj stwierdziliśmy, tu uciekły tilapie z hodowli. O ja. I my tu stwierdziliśmy ich tarło. Tarło tilapie? Tak. Tu się tarły, one żyły tylko niestety 2 lata, później wyginęły. Ale udało im, bo to były duże ryby, uciekły i w tym samym roku się wytarły. Złowiliśmy i dorosłe tilapie i złowiliśmy na rybek tilapie. Ale ja. To było ciekawe, bo po prostu tilapie... Ale skąd te tilapie już doszło? Wiadomo skąd? Tak, tilapie tu były hodowane w sadzach. One z sadzów uciekły. I w tym samym roku jak uciekły, już były dojrzałe, to się wytarły, rozumiem, tak? Tak, one były generalnie dojrzałe. Znaczy one wytarły się w następnym roku. A, czyli zimę przeżyły normalnie? Przeżyły. Okej. Złowiliśmy kilka dorosłych tilapii, złowiliśmy na rybę tilapii. Proszę. No i ciekawa historia o tych łowcy amurów, bo tutaj nie nagrałem, że jest człowiek tutaj mistrz Polski, tak? Tak, wtedy był rekordzistą Polski. Tak, to były to jakieś karpie właśnie, amury po 30 kilka kilogramów i on tu obserwował, jak te amury żerują, żeby wiedzieć, gdzie je nęcić, a później nęcił śliwkami, ogromne ilości śliwek. To było dla mnie zaskakujące, bo ja chodząc po brzegu znajdowałem miejsce, gdzie leżało pełno pestek po śliwkach. Trudno tak powiedzieć, skąd one się tam wzięły, tak? I dopiero później, jak to poznałem, rozwiązała się zagadka. I to była ilość faktycznie... To była ogromna ilość. On mówił, że w tonach w ciągu sezonu 1,5 tony śliwek wrzucał do wody. Ja nie mogę. Ale konkretny jakiś... Kupił hektar ziemi, zasadził specjalnie pod tamury. Poważnie? Ale mirabelki czy jakieś węgiel? Nie pamiętam. Mirabelki i na wiśnie. Ja też łowiłem tam później w kanale, to nie takie jak on, ale też śliwkami i wiśniami. Zobaczcie, badamy. Zobaczcie, ile tlenu naprodukowało. Przy powierzchni 180% nasycenia, 183% nasycenia. A zobacz, teraz topimy to na dnie. Złapię ostrość. O, widzicie? 28,3 temperatura. Drugi parametr to jest... Aha, tu jest miligramów. A teraz już zanurzasz. Tak, teraz jest już przy dnie. Mieliśmy 180% nasycenia przy powierzchni i 28,5. Tu jest 27,6. To jest w dalszym ciągu ciepła, tak, bo jest tylko jeden stopień różnicy, ale już w samym tlenie mamy o 50% nasycenia mniej, tak. Widać, że ten tlen jest tylko przy powierzchni produkowany. Mówimy tutaj też o głębokości, która ma niecały metr, nie? No, około metra, zobaczcie. I jesteśmy w bardzo w sumie niespecyficznym miejscu, bo gdybyśmy byli, gdzie jest większy płat roślin, tu jest malutki płat roślin, jesteśmy pod bardzo dużym wpływem wody, która napływa z części pelagicznej. Jakbyśmy przeszli... Tak, czyli temperatura będzie ta sama, bo się miesza i tak, tak dalej. Tak, tu jest temperatura tak sama, dobra, ale są fragmenty, gdzie jest ten płat roślinności dużo większy. Tu masz port, pływają łodzie, tak? Jest głębiej, ale jak weźmiemy jakąś dużą płciznę, no to okaże się, że te różnice są bardzo duże. Zobaczę tylko jeszcze w jednym innym miejscu. Chcemy pokazać wam w ten sposób to, że właśnie ta połać, widzicie, walisterii. Ktoś by powiedział, że super
że rośnie i produkuje tlen. Natomiast wniosek jest taki, że ona produkuje tlen tylko przy powierzchni, a już na dole on niesamowicie spada. Faktycznie słabo się to widać. Opowiedzcie o różnicach między jeziorem w Ślesinie a tutaj. Temperatura. Tam mieliśmy 23, tu mamy prawie 29. O ja! Widzialność dużo mniej. 23-29, ale co, tam jest też spust wody z elektrowni, czy? Nie, tam jest na końcu tego systemu to jezioro i ona już trochę wytraca. Tu i tak nie jest jakaś... Tu kiedyś była dużo cieplejsza. 31-34. W tej chwili 29. No i tlen przede wszystkim. Z takiego, tylko do 3 metrów jest tlen, później się gwałtownie urywa i jest... Tam był tlen, przypomnijmy, do... 5. Do 5 metrów. Ale głębokie było, a tu mamy 12 metrów. A. Głębokość. Czyli jakby wnioskując, to teoretycznie tego tlenu tutaj powinno być więcej, a jest mniej, prawda? Ale też temperatura jest wyższa, więc mniej się rozpuszcza. Na oku widać, że jest ta woda gorsza tutaj, tak? Mętna bardziej. Jaka była temperatura przy dnie? Nie pamiętam. Nie pamiętam, zaraz zobaczę. Tak, dzień dobry. Pamiętamy pana. No ja właśnie zawsze mnie wspominam. Tak. Słuchajcie. 11 stopni. 11. Seba, wiesz co, my tu robiliśmy badania. Takie, gdzie sprawdzaliśmy, jaki układa się przepływ wody. I generalnie woda płynie po powierzchni, tak? Czyli mimo, że jezioro jest przepływowe, to ciepła woda jest, płynie po powierzchni. Tam, gdzie zaczyna się termoklina, to do tego momentu jest miesza się i woda sobie tędy płynie, tak? Jak jest otwarty ten kanał piątkowicki, to woda płynie do jeziora. Ale to też z tytułu na fizykę po prostu wody, że ta cieplejsza będzie wyżej? Na fizykę, tak. I to jest, czasami mieliśmy takie na jeziorze Pątnowskim, to po prostu to było tylko 70 cm, to była przepływająca woda, a reszta to była już stojąca. Już woda nie płynęła. I tutaj jest identyczna sytuacja, tak? Wymiana wody jest duża, ale mimo wszystko ta woda na dnie, która jest odtleniona, to ona jest tam cały czas. Tak, ona dopiero będzie płynęła wtedy, kiedy jezioro się ochłodzi i będzie mieszkało. Przypomnijmy też widzom, że najważniejsze dla jeziora to właśnie to wymieszanie tych trzech stref, prawda? Wtedy jakby żeby ta woda się mieszała, tak? W jeziorach, które są czyste i które nie są zeutrofizowane, ten sięga do dna i tam nie ma to takiego znaczenia, to mieszanie, tak? Ale w takich jeziorach, które są zeutrofizowane, bez tego mieszania, no to znaczna część jeziora jest pozbawiona życia, bo tam woda jest już odtleniona, tak? Tylko jest niewiele organizmów, które potrafią żyć w takich wodach pozbawionych tlenu. Bakterie, pierwotniaki niektóre, to są organizmy, które tam żyją, ale nasze ryby czy bezkręgowce, niestety ich tam już być nie może, bo one nie są w stanie żyć. O, są skarby. Proszę. Boże, tej wielkości. No i są większe jeszcze, ale akurat takie przy brzegu. No i profesor właśnie mówił o tych małżach. Tak, chiński małże. Ktoś też powie, nie, no fajnie są, nie, i tak dalej. Filtrują oczywiście też wodę. Tak, bez dwóch zdania, one filtrują wodę. Trzeba powiedzieć, że jest to gatunek obcy, ale nie wiem, czy on spełnia kryteria, które moglibyśmy powiedzieć, że jest gatunkiem inwazyjnym. Przynajmniej tutaj raczej zasiedla inne siedliska niż nasze rodzime. Więc nie ma. A to ciekawe, myślałem, że wypiera jednak. Nie, nie ma, między nimi nie ma aż tak dużej konkurencji. Z kolei on też nie występuje nie tylko w ciepłych wodach, bo już w Polsce dzisiaj występuje w wielu miejscach też w wodach, które są nie są ogrzewane, tak? W rzekach. Generalnie rozprzestrzenia się niestety z materiałem zarybieniowym, szczególnie karpia, tak? Tutaj mieliśmy kiedyś centrum dystrybucyjne karpi, no, rozprzestrzeniły się i tu w okolicach Poznania są na rzekach, są w wielu miejscach na stawach hodowlanych i dzisiaj te małże chińskie występują. To jest pusta... W rzekach też występują? Tak, w rzekach też. To jest pusta muszla. No, w Warcie widziałem to jest... jakby tej wielkości. Tak. Nie? To jest pusta muszla drejseny, ale tutaj mamy też żyjące drejseny, tak? To są młode organizmy, młode małże. Też obcy gatunek, które u nas występuje gdzieś już pewnie około 200 lat w naszych wodach.
Okay. Pokażcie notatkę, żeby tak szybko w dwóch słowach powiedzieć o tych różnicach. A jeszcze jest ciekawa sprawa, że czasami one tworzą perły. Mają masę perłową i czasami zdarza się, że mają perły albo mają takie narostki z perłami, naprawdę. Może to nie dobrze mówię, bo zaraz zacznie się... Czyli właśnie, słuchajcie, połowiesz perły. Nie. Nowy zawód powstanie w Polsce. Te perły nie są aż takie cenne, nie są takie ładne. Tego mogłeś nie mówić. Te perły są małe, to są nie takie duże. I oczywiście to one występują w bardzo niewielkiej ilości osobników. Większość ich nie ma, tak? Ale mieliśmy tu kiedyś kolegę, który z nami współpracował, który zajmował się między innymi poławianiem tych małży do naszych badań i stworzył dla swojej żony, znaczy znalazł perły, które zostały oprawione przez złotnika i są biżuterią, tak? Także to jest możliwe. Dobra, pokażcie. No i tu mamy Lichen. No co, jezioro oddalone od tamtego miejsca ile? 10 km? Nie może być. Tak, ale połączone też systemy. Połączone. Woda między nimi krąży. Tak, z wodą krążącą. No i tak szybko, głębokość jaka była? Głębokość 12 metrów. 12 metrów głębokość. Temperatura. Temperatura widzimy tutaj. Tu jest 26. A, spadła, o kurczę, o 5 stopni. Tlen. Od której się zaczęło zero? No w zasadzie od czwartego. Do trzeciego metra można powiedzieć, że jest. Do trzeciego jest ok. Czwarty, tak do czwartego. Mhm. pH, no widzicie jak się zmienia? Przewodnictwo. Świadczy o zeutrofizowaniu, tak? Jeziora, które są zeutrofizowane, które są twardowodne, mają wysokie przewodnictwo. 660 mikrosiemensów, to jest bardzo, to jest już dużo. To świadczy w czystych jeziorach, które nie są zeutrofizowane, a są twardowodne, przewodnictwo powinno być 3 razy mniejsze. 3 razy mniejsze. Tak. W Wiśle przewodnictwo w zależności od miejsca, czy ilości, ale powiedzmy, że ma 800 gdzieś tam w środkowej Wiśle. Przy ujściu? Przy ujściu może mieć i 1000 i więcej. Na Śląsku, niedaleko Krakowa, tam gdzie były odprowadzane wody ze Śląska do Wisły, to może mieć 2000 mikrosiemensów. No tak, bo jeszcze jest kwestia... Do zanieczyszczenia generalnie mają w tysiącach, tak? Już. I to dopływa i dopiero kolejne dopływy Wisły trochę rozcieńczają tą brudną wodę. Te przewodnictwo spada. No... Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No. Ten to, a to trochę mu brody przybyło. No nie zdążyłem się ogolić. Ale twarzowo wyglądasz. I tak się dajesz rozpoznać. Idziemy dalej. Było jezioro Ślesińskie, Licheńskie. A teraz... Wezmę ten telefon. Nie pod słońce. O. A teraz jedziemy dalej. Tam kominy od jednej elektrowni. Tu od drugiej. Nasza działalność ma bardzo duży wpływ na świat, przyrodę, na naturę, na zdrowie. A naukowcy badają i określają dokładnie jaki. Znaczy same druty. Dookoła. Kolejne badanie na jeziorze Włocławskim. Tutaj
ichtiolodzy pobierają próbki z brzegu. Jest to płytki zbiornik, więc generalnie nie trzeba wypływać, żeby mieć te same dane, co po wypłynięciu na wodę, rozumiem? Tak, woda się miesza do dna cały czas. Jo. Zobaczcie. Można powiedzieć, że wszedłem do bryski, nie? Jeżeli chodzi o tutaj te zbiorniki, tak? Niestety już tak. Od 20 lat tutaj występują. Zasiedlają wszystkie jeziora. Jest to gatunek inwazyjny, bardzo negatywnie wpływający na naszą rodzimą ichtiofaunę. Tutaj wraz z pojawieniem się czybaczka znacznie spadła populacja lina. One podgryzają liny i wszędzie, gdzie kiedyś, nigdy nie było czebaczka, wszędzie występowały liny, tylko wystarczyło, że była mała kępka roślin. Wraz z pojawieniem się czebaczka niestety liny zaczęły ustępować. Czebaczek jest gatunkiem uważanym za jeden z najbardziej zagrażających rodzimej ichtiofaunie. Przenosi choroby, na które nasze ryby są nieodporne. Zdychają z tego powodu. Jest gatunkiem, który opiekuje się swoim potomstwem. Opiekuje się ikrą złożoną, więc... Skuteczność tarła jest duża. Skuteczność tarła jest duża, jest niewielkich rozmiarów. Ten jest juwenalny. Ta czarna pręga, która biegnie przez środek, to jest pręga wskazująca na juwenalność tego osobnika. Dojrzewa już po pierwszym roku życia, w drugim roku życia dojrzewa płciowo. Żyje krótko, ale jest ekspansywny i tutaj w tych jeziorach konińskich jest dominującym gatunkiem w siedliskach litoralowych, tak, czyli wśród tej roślinności. Jest i trzeba pamiętać, jakaś metoda, żeby w ogóle pozbyć się jego ze zbiorników, czy to jest bardzo trudne? Jest to trudne, jest to trudne, żeby się jego pozbyć. Przede wszystkim nie powinniśmy ich rozprzestrzeniać między zbiornikami. I zgodnie z polskim prawem złowionego czebaczka nie wolno wypuścić do żadnej wody. Nawet do prywatnych oczek wodnych nie powinniśmy ich wpuszczać. I powinniśmy je po prostu humanitarnie zabić. A teraz się udajemy po zbadaniu jeziora w Ślesinie, jeziora Ślesińskiego. Po zbadaniu jeziora Licheńskiego. Po zbadaniu Gosławic, po braniu próby. Badania jeszcze będą trwały. To, co zostało zbadane, to tlen, przewodność, przejrzystość, przewodnictwo. Nie przewodność, przewodnictwo w wodzie. Tlen, przejrzystość, występowanie roślin, temperatura. Te dane są od razu. Mnóstwo próbek. A teraz udajemy się do niezwykle ciekawego miejsca, ulubionego miejsca pana profesora. To zbiornik, grobisko, które posiada w sobie wodę oligoceńską, z ery oligocenu. Można by powiedzieć, dobra woda. Święta woda. Pokażę wam trasę. Jedziemy na zbiornik. Bardzo mnie ciekawi. Spytam profesora o ten zbiornik. No i bardzo mnie ciekawią parametry wody, te, które w tej chwili będziemy mogli zbadać. Ciekawe. Zapraszam. W ogóle to mega dzięki patroni, kochani, bo w tym konkretnym miesiącu właśnie wasze środki wykorzystałem na to, żeby tutaj być, żeby porozmawiać, żeby popatrzeć, żeby pomóc, żeby od razu kilka danych wyciągnąć, szybko porównać je do jezior, no i nagrać ten materiał dla osób, które się interesują w ogóle środowiskiem wodnym, biologią, rybami, przyrodą. Chociaż to właśnie, nie łączymy tych ryb z parametrami wody, niestety, albo bardzo mało. Mówię tak ogólnie,
Nie mówię o gospodarstwach, nie mówię o tym. Chociaż no, w niektórych przecież gospodarstwach absolutnie się nie przeprowadza też również tego typu badań, które powinno się czynić na każdym w tej chwili zbiorniku w Polsce i rzece. Po prostu. Tak się to zmienia. Tak może szybko nastąpić granica, po przekroczeniu której już zbiornika nie będzie, albo zacznie się proces unicestwienia. Takie mamy warunki środowiskowe. Nie badamy tego. Nie badamy tego. Nie robimy. Nie zarybiamy na podstawie badań i parametrów wody i tak dalej. Ktoś tam powie, że to czyni. Mega temat. Zgłoście się, kto tak czyni. Natomiast spytajcie w kołach swoich, czy to jest zrobione. Spytajcie w gminach. To jest najważniejsze. Żebyśmy wiedzieli, co mamy po prostu i na tej podstawie ewentualnie wyciągali wnioski albo zaczęli inwestować w te zbiorniki, inwestować, ratować. Dobra, bo teraz nie będziemy jechać. W prawo, poczekali na mnie. Ja tak szybko jak oni nie mogę. No niestety nie zbadamy tej turkusowej wody. Dodzwoniliśmy się do właścicielki, wędkarz nam nie chciał otworzyć, który ma tu możliwość. W porozumieniu z właścicielem też nie do końca chcieli. Właścicielka mówi, że nie chce badań. To jest ten temat właśnie, który jest poruszany, że taką mamy świadomość, że nawet nie chcemy jakby badań, jeżeli jesteśmy właścicielami. Szok. Z drugiej strony ta woda, było pozwolenie oczywiście załatwiane wcześniej, że to nie tak, że jest partyzanta totalnie. Natomiast zmieniło się i są szlabany poustawiane. No i nie ma chęci, żeby faktycznie wjechać, zbadać tą wodę, porównać do poprzednich okresów i tak dalej, i tak dalej. Źle, kurczę. Czekajcie, bo się skupiam nad drogą, by mi uciekli. Źle i szkoda, to po pierwsze, a po drugie świadomość, a po trzecie to ta woda nigdy nie powinna być komukolwiek sprzedawana. Ona to jest, powinien być tutaj rezerwat. Powinna ta woda być chroniona, powinny być tu przeprowadzane rozmaite badania, które będą utrzymywały tą wodę w swojej strukturze. Szok, mamy skarb. To jest jeden ze skarbów takich, który się w Europie nie zdarza. To jest taka waga tej wody. Pomimo tego skarbu jest to w rękach prywatnych. No niestety instytut nie może przeprowadzić badań, które cały czas tutaj były kontynuowane. Ojej, od bardzo, bardzo wielu lat. Smutne. Trochę prawdziwe, trochę polskie, niestety. No i biorę pod uwagę tą jakby świadomość i ważność badań w zarządzaniu. Dla mnie najważniejszy z tych wniosków to jest też taki, że tego typu badanie, historia cała od lat 70. może się przyczynić bardzo jednoznacznie do tego, żebyśmy wyciągnęli wnioski, bo i podjęli działania, bo taka sytuacja, która występuje tutaj, może wystąpić na normalnych jeziorach, w
naszym kraju, które można spotkać w wyniku ocieplenia klimatu. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dajcie znać, czy ten film i materiał Was ciekawi. Dajcie znać, jaki temat może byście chcieli podjąć, taki ichtyologiczno-biologiczny. Bardzo pozdrawiam wszystkich Was serdecznie. Bardzo dziękuję patronom za to, że mogłem tutaj być. Dzięki Wam. Pozdrawiam Was. Decyzja ma dzikie znaczenie.